Anna z Carvajal Surf School. Anna od wielu lat uczy moje dziewczyny surfingu. Ja do tej pory się nie zdobyłam, żeby nie robić obciachu przed dziećmi, w związku z czym postanowiłam zrobić sobie obciach przed całą Polską. Yes. Najpierw się ochłodzimy, następnie zrobimy rozgrzewkę i wytłumaczę ci, na czym polega technika. Po czym pójdziemy do wody. Woda ma 16 stopni. Jest lodowata. Super, słuchajcie, rosół. Haniu, teraz musimy sprawdzić, którą nogę masz wiodącą, a która zostaje ci z tyłu. Okej, myślę, że to lewa. Musisz być po środku deski. Wyobraź sobie linię. Wiosłujesz. Mocno. I do góry. Twoja lewa noga jest z tyłu, ręce zostają i... przednia noga. Teraz możesz stanąć. To takie proste. Nie mam innego wyjścia, muszę stanąć, jak nie, to się zmontuje. Wydaje się naprawdę dziecinnie proste. Położyć się, troszeczkę się podeprzeć, wstać i popłynąć. Ale tam... to na pewno zapiszę się na kurs surfingu. Trzeba ćwiczyć w domu. Na przykład na desce do prasowania. To może być ciekawy eksperyment.